Witam was serdecznie. Po dłuższym czasie nie było mi miesiąc. Miesiąc mi nie było, to nie aż tak długo, ale mnie nie było miesiąc, teraz będę szybciej. Ale o tym później. Zaczniemy od tego, co ja tutaj robię i dlaczego dzisiaj nic nie robię. Nic nie robię z tego, ponieważ no dobrze wiecie, oglądacie pogodę, obserwujecie. Cacy wiking. Obserwujecie i wiecie, że pogoda jest straszna. W całej praktycznie Polsce zapowiadali wichury, porywy wiatru i tak dalej. Mieszkam, jak wiecie, bardzo blisko morza, więc sztormy, wichury, wiatry i tak dalej, i tak dalej. No i tak to wygląda, tak to wygląda. Wieje. Wieje, pada. Wielki skok i szok dla mnie, ponieważ przenoszę się z krainy śniegu i lodu, gdzie śniegu jest, no tak, przynajmniej do pasa. Najmniejszych nasypach śniegu to jest do pasa. Mróz do nawet minus 30. A przyjeżdżam tu, a tu wiosna. No i taki szok. Nieważne. Ważne jest to, że jestem. Słona ta kiełbasa. Myślałem, że będzie lepsza. Co ja dzisiaj tutaj robię, to na pewno wszyscy widzicie, że żrę. Żrę kiełbachę. Piję kawę. Jaram elektryka. Mam ze sobą rewolwer. Po co mi rewolwer? Nabity chociaż. Tak jest. Po co mi rewolwer? To już wam tłumaczę. Widzieliście ostatnio te psy, które tutaj przyszły do obozu. Mówię, tam takie psy. I byłem zdania tego takiego jak wy, że te psy to jakieś tutaj gospodarzowi wyszły na spacer jakiegoś pierwszego lepszego, przyszły sobie, zobaczyły, poczuły żarcie, zjadły i poszły. A jednak nie. Dwa tygodnie chyba po publikacji mojego filmu z psami na mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać zdjęcia tu z tych okolic. Grupę psów w liczbie 7. Psy różnej rasy, a najlepsze i najciekawsze jest to, że małe też szczeniaki. Dzikie psy biegają sobie w koło domostw, po łąkach, po polach, ganiają zwierzynę i tak dalej, i tak dalej. Jakieś outsidersi, można powiedzieć, którzy uciekli gdzieś, założyli sobie własną watachę i sobie żyją na jedno świetnie. Wiecie, że ja kocham zwierzęta, uwielbiam zwierzęta. Jak widzę, że zwierzęta są w końcu na wolności i żyją sobie po swojemu, jest to piękne. Ale z drugiej strony patrząc, jak ktoś zostanie zaatakowany przez taką bandę psów, nie będzie w stanie się obronić. One, gdy nie będą mogły gdzieś zdobyć pożywienia, będą atakować wszystko. Zwierzęta gospodarcze, a także może i ludzi. Straszne rzeczy. I już słyszałem jakieś szczeknięcie, gdy tutaj rozpalałem ognisko. Słyszałem takie szczeknięcie i nie wiedziałem, co to. Czy to gdzieś jakiś kozioł, czy to faktycznie jakiś jeden z tych psów. Mam ze sobą rewolwer. Nie będę strzelał do zwierząt, pomimo czy to dzikie, agresywne, czy nie. No chyba, że w ostateczności. Ale po prostu strzał ostrzegawczy w górę, huk powinien spowodować to, że ten pies ucieknie. Taki mam zamiar, w razie czego, ewentualnie, ale przygotowany jestem, bo cholera wie. Przyszedłem, zawiesiłem fotopułapkę w fajnym miejscu, ścieżka dla zwierząt idąca przez bagno i wydeptane świetne miejsce, także tych zwierząt może się więcej tam nagra niż u mnie tu pod tym paśnikiem, gdzie nic, mało co przychodzi. Przez ten miesiąc nie wieszałem tutaj fotopułapki, ponieważ nikt by nie był w stanie zmieniać tutaj baterii. A nie mam aż takich mocnych baterii, które by mi tu wytrzymały miesiąc. Jeszcze nie wiadomo jakie pogody. Raz mróz, raz śnieg, raz deszcz i tak dalej. To nie działa, ale zimno działa na szybsze wyczerpanie się tych baterii. Więc nie było sensu, żebym wieszał tej fotopułapki. Poza tym też szczerze mówiąc bałem się, że ktoś ją tutaj zapieprzy. Gdy tutaj będę teraz praktycznie sobie przyjeżdżał codziennie, czy tam co drugi dzień jestem w stanie ją kontrolować i sprawdzać. Kupuję następne dwie fotopułapki, ale już z kartami na karty SIM, gdzie będzie można przez właśnie system SMS-ów
połączeń i tak dalej, informacyjnie od razu na telefonie będę widział, czy na laptopie będę widział, kto tam idzie, kto tam łazi i tak dalej, wszystko będę miał na żywo, co nie? Także będę już bardziej mądrzejszy w tym temacie. Następna rzecz. Przyszedł czas zacząć coś budować. Miała być platforma na drzewie. Miałem miesiąc czasu na namysły nad tym, jak to zrobić i tak dalej. I mam plan świetny, rewelacyjny na tą platformę. Jednak wichury, które się tutaj pojawiają i wiatry spowodowało to, że wyłamało tu mnóstwo drzew. Jest tutaj dużo drzew, które leżą już od paru lat. Całe, wyrwane, złamane. Jest też parę drzew, które są od niedawna. Gadać właściciele nie mają czasu, żeby na bieżąco przychodzić i przecinać się drzewa, że te grubsze rzeczy zabrać sobie na opał i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem pomóc. Budują coś większego. Grubsza akcja. Myślę o tej chacie, bo tak to można nazwać, już od ponad 6 lat. Powiedzmy, że jakiś czas temu, 7-8 lat temu, wpadłem na pomysł, żeby wybudować sobie w lesie, wiadomo, chatę wikinga. No przecież nie inaczej. No i chciałem sobie sprawdzić, jak dokładnie, no w głowie swojej mam wizję, jak ta chata wygląda, ale chciałem, żeby to dokładnie sobie wyobrazić, jak taka chata wygląda, więc wszedłem w Google, wpisałem chata wikinga i... No i co? I wyskoczyło mi, no, zdjęcia, jak one wyglądały i tak dalej, i tak dalej. Pochyłę tego z otworem na palenisko i tak dalej, i tak dalej. Świetnie. Jednak nagle okazuje się, że no, zostało mi zaproponowany jakiś tam filmik na YouTubie budowy chaty wikinga. Wszedłem, zacząłem oglądać, no świetnie. Ale, no, polubiłem ten film i tak dalej. Gdy kolejny raz wszedłem w YouTuba, zaoferowało mi z 30 takich filmów. Bardzo dużo ludzi na YouTubie budowało taką chatę wikinga w nordyckim stylu. Więc kurczę, no ja wybuduję taką chatę wikinga, czy taką samą jak ktoś, czy coś tam zmienię, czy coś przerobię, czy coś przeinaczę. Bo no nie wszystkie są identyczne. Jakbym tego nie zrobił, zaraz komentarze będą: chłopie, zgapiłeś z tego kanału. Zgapiłeś na bank, no bo tu nie możesz mieć chaty wikinga, bo ktoś już wcześniej wybudował. Dlatego tylu lat pomysł z chatą wikinga odpada cały czas na bok i raczej on nigdy nie powstanie, no bo nie chcę zgapiać coś po kimś. Dużo myślałem, co mogę wybudować, coś, czego jeszcze nie wybudował nikt. A bynajmniej nie na polskim YouTubie. I mam, i wpadłem na pomysł. Więc ty, do tej budowy potrzebuję jednej rzeczy, mam prawie praktycznie wszystko, ale jednej rzeczy, której nie mam. Piły. Piła silki to będzie silki Big Boy. Nie chcę katany, katana jest dla mnie za duża. Nie zawsze będzie mi poręczna, by musiał wtedy kupić i Big Boya, i katanę, żeby sobie zawsze móc te drobniejsze, bo takie drobne naprawdę gałązki walić taką piłą, to już tylko jest głupota i męczarnia moim zdaniem. No to jest niewygodne, to jest niepraktyczne. Dlatego biorę Big Boya. Już myślę, że za jakieś 2 tygodnie ona u mnie będzie. Co z moimi piłami, to widzicie. Piła Tajima po paru latach pracy, ale naprawdę jestem w szoku, bo wiele lat pracy na niej spowodowało to, że straciła zęby. I za te pieniądze naprawdę jest godna polecenia. Wytrwała tyle lat. Teraz wystarczy wymienić same ostrze, same te zęby i tą piłkę. I można dalej na niej działać. Naprawdę świetna piłka, jak za tak niskie pieniądze. No a moja Silky Gomboy oczywiście przez moją głupotę straciła ostrość, ponieważ ciąłem klocki z środku, w których były gwoździe i śruby, których sam nawaliłem. A później ciąłem i czułem, że stawia jakiś opór, że dziwny jakiś huk zidzie, dziwny taki odgłos, ale dalej ciąłem i stępiłem kolejną piłę silki. Też wystarczy kupić brzeszczot.
i dalej ciąć. Ale one są za krótkie dla mnie. Gdy mam zrobić tą chatę, którą planuję, to one są dla mnie za krótkie i nie jestem w stanie uciąć nimi tak, jakbym to chciał. Kolejna budowla. Aż się boję zdradzać, bo zaraz ktoś pójdzie, wybuduje, a później powiedzą, jak ja zacznę, że zgapiłem znowu po kimś. Wywodzi się z naszych tutaj ziem. I choć wszyscy na filmach budują przeważnie schronienia typu kanadyjskich skautów, traperów i tak dalej, to ja postanowiłem zrobić coś tutejszego. Regionalnego, bo historia o tym jest, że taka jest historia, że żyli tutaj ludzie, a dobrze wiemy, jacy tutaj ludzie żyli. Oczywiście były to odnogi i plemiona, można powiedzieć, osadnicy różnego typu, tak jak Polska i okolice Polski wielkie, tak i w każdych regionach były różne rody, różne rodzaje żyć i tak. I z czego mieli, to budowali. Ktoś mieszkał w górach, to budował z kamienia, a ktoś mieszkał na gliniastych ziemiach, budował z gliny, a ktoś mieszkając tutaj jak u mnie, tu nie ma nic, to budował tylko z drewna i piasku. Bo najłatwiej. Więc powstał pomysł na budowę słowiańskiej chaty. Gruby projekt, dużo pracy, przede wszystkim sam start. Ponieważ słowiańskie mieszkania, słowiańskie chaty były zakopane w ziemi. A nad ziemią tylko wystawał dach, który też był przysypany ziemią, porosło na nim sobie normalnie zielsko i tak dalej, że on był praktycznie niewidoczny, dawał ciepło, latem dawał chłód, a zimą dawał ciepło. Nie wiało, nie dmuchało i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o chatę. I taką chatę chcę wybudować. Oczywiście nie będę tutaj starał się odtworzyć oryginalnym stylu tworzenia budowli i tak dalej, jak to robili ludzie w tamtych czasach. Bo mamy dzisiaj technologię, co nie? Nie mówię, że zadzwonię do firmy, która wpadnie i mi postawi tu chatę. Sam to zrobię osobiście, ale używając współczesnych narzędzi, tak jak piła, prawdopodobnie będę chciał użyć jakichś gwoździ gdzieś tam dłuższych, żeby coś zbić, może zmontować, choć nie jestem pewien, mogę to związać także sznurkiem jakimś, też dam radę, bo bez gwoździ budowałem nie takie budowle, ale na pewno będę używał już, wiecie, ohydnej, wstrętnej plandeki. Z tego względu tylko. Mógłbym zrobić na przykład to wszystko grubszą warstwą jakiejś ściółki, gałęzi, patyków, liści, mchu, traw, obsypać dach, a później obsypać to ziemią i byłoby to na pewno szczelne, choć na pewno do jakiegoś czasu, bo moja ziemia tutaj to piasek, taki jak na plaży, więc przez niego jak przez sito woda przechodzi i ile warstw bym tej ziemi metrów nie nawalił, a czym grubiej, tym bardziej niebezpiecznie, bo tym większy ciężar, nie oszukujmy się, to i tak ta woda przejdzie przez ten piasek. Tu nie mam gliny, tu nie mam jakiejś czarnoziemi, która powstrzymałaby ten przepływ wody i tak dalej. Dlatego będę musiał użyć tej plandeki, ale też nie tylko z tego względu, że mi dach przecieknie, ale z tego względu, że będę budował tu na tych ziemiach. Tereny są podmokłe. Tu są bagna. Obok mnie, 10 metrów koło mnie, płynie już bagno, strumyk, bo jest tylko delikatne zagłębienie, nie jest mocno w dół, ale jest naprawdę delikatne zagłębienie o paręnaście centymetrów i już tam występuje woda. Dlatego będę musiał wykopać dół wielkości, myślę, że będzie 3x2 i wypełnić go plandeką, dużą plandeką, żeby woda gruntowa nie wpływała nam do tej chaty, no bo to będzie lipa.
zrobię ala taki basen i ta woda nie wpłynie nam do środka. Wtedy zacznę budować z żerdzi właśnie tych powalonych drzew. Nie będę ścinał pni i ciął ich, ponieważ pnie są takie. Nie potrzebuję takiego drewna, takiego materiału. Poza tym to jest pana właściciela i pani właścicielki las i nie będę im tutaj zabierał opału, bo prawdopodobnie będą kiedyś może chcieli go sobie tutaj wykorzystać. Dlatego zostawię to, a zajmę się tylko odnogami, gałęziami, z których będę to wszystko budował. Oczywiście zacznę od grubszych. Jest tych drzew tutaj tak dużo powalonych, że jest z czego tych gałęzie odcinać i wybierać prostsze, grubsze i tak dalej, aby wybudować od ziemi, od dołu tego wykopu aż do góry ziemi, wybudować to wszystko z drewna, nad tym puścić dach dwuspadzisty, zrobić dwa szczyty, zrobić wejście, zrobić, wstawić tam piecyk, prawdopodobnie ten mój piecyk tam trafi do środka, przez dach wyjdzie otwór. Będzie chata całoroczna, będzie można tam spać, będzie można tam coś robić, będzie można tam kogoś zaprosić. Jak mówiłem, myślę o tym serii Gwiazdy w lesie Wikinga, gdzie będę zapraszał sławne postacie youtuberów, a może jacyś celebrytów z telewizji, kto to wie, mam pomysłów dużo i kilka już numerów poruszonych, także jest parę fajnych osób, ale na razie nic nie zdradzam. Fajnie by było do takiej chaty ich zaprosić, przy takim piecyku, przy czymś wieczorem, czy przy ognisku na zewnątrz, przeprowadzić sobie wywiad z taką osobą i to dobry pomysł. Dzisiaj jest wtorek, a w sobotę już wylatuję z powrotem. Jestem tym razem na krótszy okres czasu, ale zaraz będę z powrotem, także nie martwcie się. Więc nie mam dużo czasu, żeby zacząć działać, no ale trzeba kupić piłkę, plandeki, materiały i tak dalej, i tak dalej. Plandekę postaram się, która pójdzie w dół i zostanie wywinięta na wierzch. Chcę kupić naprawdę taką dobrą, taką plandekę konkretną, taką, co nie wiem, ciężarówki, tiry się nakrywa, żeby ona była gruba, żeby to była gruba guma, przez którą nie będzie łatwo jej przebić, której nie przejdzie jakaś tam woda albo coś w tym stylu. Ona posłuży jak od razu jako podłoga, choć zasypię ją piaskiem, no bo nie chcę chodzić po jakiejś plandece. Poza tym jakieś iskry z ogniska czy coś mogłyby spowodować tam jakieś przepalenie się tego, a wtedy wyszłaby nam ta woda, więc zasypię grubą ilością ziemi, żeby normalnie była piaskowa podłoga, ale pod spodem i wszędzie dookoła będzie guma. Taki mam plan, taki mam pomysł, a tak wygląda, jakbyś nie wiedział, jak wygląda słowiańska chata, no to tak wygląda słowiańska chata. I coś takiego będę próbował budować, a raczej takie coś w 100%, tylko będzie plandeka, której tak nie będzie widać, bo będzie wszystko później obsypane środkowo ziemią i tak dalej, zakryte patykami, gałęziami. Z tych, co wycinam gałęzi, takie drobne odnogi, patyczki i tak dalej, wszystko ułożę ładnie na tym dachu, który zasłonię później ziemią. Będzie coś na tym rosło. Będzie fajnie. Oczywiście muszę tutaj wszystko. Dlatego jeszcze przyjdę tutaj raz w tym tygodniu przed odlotem. Na jakąś kawę, może na coś dobrego do zjedzenia. Ale też z tego względu, że przychodzę szukać miejsca. Chcę, żeby to było fajne miejsce. Zagęszczone krzewy, krzaki. Jakieś takie miejsce, żeby to było fajne. Więc będę szukał tutaj takiego miejsca, w którym powstanie słowiańska chata. Tak to wygląda. No i mamy co? Nowy rok, mamy luty. Niedługo wiosna. Pamiętajcie o konkursie, który obiecałem już w zimę. Konkurs dalej aktualny. Wylosowane osoby lecą ze mną lub do mnie na weekend do Tromsø do Norwegii. Po obworze oprowadzę, pozwiedzamy, zrobimy jakiś biwak, jakąś nockę w górach. Taka nagroda, taki
taki konkurs z taką nagrodą dla dwóch osób, żeby nie było, że tylko jedną osobę ktoś napisał, że mam wylosować dwie dziewczyny. Nie ja będę losował, lecz aplikacja do losowania. Mało uczciwe. No dobra, nagadałem się, najadłem się, popiłem i się zawijam. Z wami się widzę już w następnym odcinku, czyli z wami dopiero gdzieś będę się widział w następną sobotę. Czyli w tę sobotę wylatuję właśnie, w którą wy oglądacie, a w następną wracam. Także będziecie mieli filmy, jak wrócę. Bierzemy się do dzieła. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Jest moc.